Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. I zatłączcie dźwięk, podręczcie i usiądźcie, zaczynamy dla was nowy film. Uwaga Smurfy, zbliża się niebezpieczeństwo, kryjcie się, to Gargamel. Ja nie cierpię Smurfów. Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać. To film dla tych, co się lubią bać. Jeśli chcecie zobaczyć Smurfów raz, przed ekran dziś zapraszam was. I telewizor włączcie, dźwięk podkręćcie i usiądźcie, zaczynamy nowy film. Smurfy, reżyseria Pejo. Pierwsze słowo Smurfusia. Spisałyście się na medal, kochane Smurfy. Polana będzie sprzątnięta na długo przed uroczystością z okazji pierwszego słowa Smurfusia. Nie cierpię uroczystości. No, Marudo, pierwsze słowo Smurfa może być najważniejszym wydarzeniem w jego życiu. Tak było w moim przypadku. Ach, Smurfuś, właśnie przed chwilą skończyłem grabić. Nigdy nie skończę pracy, jeśli ciągle będziesz mi tak pomagał. Siedź tutaj, żebym cię miał na oku. Papa Smurfie, jakie będzie pierwsze słowo Smurfusia? Nie wiem, Smurfetko, ale jutro, dokładnie o północy, księżyc będzie miał czarodziejski wpływ na tę polankę. Wtedy wszyscy poznamy pierwsze słowo Smurfusia. Czy to prawda, że jak je poznasz, będziesz wiedział, jaka przyszłość czeka naszego malca? Tak, będę wiedział, ale tylko troszeczkę. Czasami pierwsze słowo małego Smurfa świadczy o późniejszych jego zainteresowaniach. Tak było w przypadku farmera. Na wóz. Czasem nie wiadomo, czego się spodziewać po pierwszym słowie malucha. Nie, budzianka! Dopóki nie odczuje się na własnej skórze. Bywa też, że pierwsze słowo malucha jest kompletnie bez sensu. Ta bolidu. Oczywiście tylko dla nas. Jak widzisz, pierwsze słowo malucha może bardzo zaważyć na jego przyszłości. Papo Smurfie, nie ma Smurfusia. Zniknął też kamień, na którym siedział. Pierwsze słyszę, żeby kamień miał nogi. Musimy iść za tymi śladami. Co za przebłysk geniuszu, Klakierku. Dzięki tym słuchawkom usłyszę Smurfy, choć będą daleko stąd. Daleko? Nie tak głośno, ty głupi kocie. Wybacz. Wiem, że to nie będzie łatwe, ale musisz być cicho jak myszka. Jaka myszka? Cii, co to? To Smurfuś. Do Smurfa. Napędziłeś na mnie mało strachu. O, musisz bardziej uważać, Smurfusiu. Gdyby ci się coś stało, nigdy bym sobie tego nie darował. Skoro o tym wspomniałeś, ja też bym cię nie darował. Fe, ale te parszywe Smurfy rozczulają się nad Smurfusiem. Chodźcie, kochane Smurfy, pora wracać do domu. Musimy dobrze wypocząć przed jutrzejszym wielkim wydarzeniem. Och, nie martw się, Smurfusiu. Jutro znów odwiedzimy żółwia. Może zabiorę cię tu jutro, żeby cię wykąpać. Teraz dzięki słuchawkom będę znał każdy ich krok. Piękny dzionek, ptaszki, drzewa. Tego mi do szczęścia trzeba. Nie cierpię wycia. Ależ to nasz przyjaciel, błazen Piwi. O, witaj, papo Smurfie, Smurfusiu, Marudo, Smurfetko, farmerze, ważniaku, krawcze. Mógłbym wyliczać cały dzień. Właśnie jechałem do waszej wioski.
prosić was o pomoc. To wszystko nie poszło na marne, Klakierku. Otóż odkryłem wreszcie piętę achillesową smerfów. Tak, a więc ich słaby punkt to smerfuś. Wystarczy tylko, jak złapię ich maleństwo, a mam je wszystkie. Król życzy sobie, aby mój teatr kukiełek wystawił sztukę na cześć przyjazdu jego siostrzeńca. Niestety, moje marionetki są w opłakanym stanie. Oj tak, nie da się tego ukryć. No właśnie, ponieważ jesteś mistrzem szycia małych ubranek, zastanawiałem się, czy... Tym marionetkom niewiele pomogą nowe ubranka. Mogę zreperować mu ranie. A ja wypcham je świeżą słomą. Do jutra rana będą wyglądały tak smerfnie jak nowe. Och, jak ja wam się odwdzięczę. Już wiem, zaśpiewam serenadę dla całej wioski. Wierz mi, to nie jest konieczne, mój drogi. To żaden kłopot, papo Smerfie. Na żółtych żółwi naprawdę występujesz w ogromnym pałacu? Hej, jak dostałeś tak smerfną pracę? Cóż, umiem najlepiej w świecie rozweselać ludzi. Jejku, nigdy jeszcze nie byliśmy w pałacu. Może was tam zabiorę. Ale równie jak pałac wart jest zachwytu mój wokalny występ. Miłość wie o tym każdy jeż. Była bolesna i okrutna. Może to jest komedia? Nie cierpię komedii. A więc pozwolisz nam iść do pałacu, papo Smerfie? Naprawdę? Słowo? Och, bardzo się cieszę. To na co jeszcze czekamy? W drogę! Pamiętajcie, żeby unikać ludzi i macie wrócić jutro przed północą, by usłyszeć pierwsze słowo Smerfusia. Nie martw się, papo Smerfie. W końcu to ja roztaczam nad nimi opiekuńcze skrzydła. No spróbuj, Smerfusiu, jeszcze raz. Powiedz intelektualny. Gaba kuku. Może za długie jak na pierwsze słowa. Powiedz geniusz. Nie mądrzyj się, ważniaku. Pierwsze słowo Smerfusia będzie jego własnym i wyjątkowym słowem. Czy chcesz, czy nie? Ja tylko chciałem coś mu podsunąć. No proszę, Smerfusiu, teraz jesteś czyściutki na dzisiejszą uroczystość. Albo na małą przekąskę. Gargamel! Podsłuchałem, jak mówiłaś, że przyjdziesz dziś kąpać Smerfusia. Błagam, proszę, puść go wolno. W zamian weź nas. Co mi tam po was? Chcę mieć wszystkie smerfy. Powiedzcie im, że muszą się poddać albo rozstać się. Pa, 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 z ukochanym Smerfusiem. Mając ciebie, wszystkie smerfy mam już w garści. Wszystkie. Przestań nic pojąć. Przychodź, Gargamelu. Musimy porozmawiać, słyszysz? Aha, zjawił się już okup. Stąd się nie wymkniesz. Pilnuj dobrze naszego małego skarbu, a ja tymczasem ruszam na łowy. A więc chcesz wszystkie smerfy? Właśnie, co do jednego, do klatki, już. Nie żartuję, koniec gadania. Jeśli wszyscy się poddamy, to kto się zajmie smerfusiem? Nie pomyślałem o tym. Dobrze, dobrze, już wiem. Jeden z was zostanie wolny. Ale kto? Musimy się zastanowić, ale to wymaga czasu. Niech! Ile to potrwa? Wytchow! O-o! No dobrze, zgoda, macie czas do północy, żeby wybrać niańkę dla Smerfusia. Ale punkt 12. Klatka ma być pełna smerfów. Albo schrupię waszego malucha na kolację. A tymczasem nie spuszczę z oka tego urwisa nososzczypa. Och, papo Smerfie, co zrobimy? Jeszcze nie wiem, ale przynajmniej mamy czas, by wysmerfować jakiś plan. Teraz naprawdę je mam, Klakier! Puszczaj! Puszczaj! Puść! Ci potworze! Straciłbym przez ciebie 100 smerfów, ty podły kocurze! Co to? Och nie! Moja magiczna mikstura!
Bardzo śmieszne! Och, umieram z nudów, mamciu! Nie mam nic do roboty! Nic, nic, nic! Byłam pewna, że przygotowałeś coś zabawnego z okazji przyjazdu Olafa. Troszkę cierpliwości, droga siostro. Mój nadworny błazen przygotowuje właśnie przedstawienie kukiełkowe. Niech to królewski karp! Jesteśmy w sali tronowej. Kiedy zobaczymy resztę pałacu? Jak tylko skończy się przedstawienie. Gotowe. Jeszcze tylko marionetki. Ojej, moje lalki! Oni róże, jak mogłeś! Och, Piwi, tak mi przykro. Nie odbędzie się już moje przedstawienie. Nic podobnego! My możemy wystąpić! Coś ty... No, 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 Smerfusiu, proszę, przestań płakać, błagam. Ach, gdybyś mógł mi powiedzieć, co ci jest, ech... A, więc o to chodziło. Ta chusteczka wystarczy. Teraz lepiej się czujesz? Fy. No nie, co znowu? Jesteś głodny, co? Ech, ile się trzeba namęczyć, żeby złapać smerfy. Przestań beczeć, maluchu. Właśnie podgrzewam twoje papu. Wreszcie trochę spokoju. Och, nie, tylko nie to. Kosi, kosi, łapci, jedziemy do babci. Smerfy usmażymy, brzuchy napełnimy. Dopiero południe? Jeszcze 12 godzin mordęgi ze Smerfusiem. Uff, no proszę dalej. Kosi, kosi, łapci, jedziemy do babci. Tu jesteś, papo Smerf. Brawo, górniku. Teraz możemy przystąpić do ratowania Smerfusia. W jaki sposób? Gargamel pozamykał się na cztery spusty. Nie martw się. Wysmerfujemy własną drogę do domu Gargamela. Chodźcie, nie ma czasu do stracenia. A teraz Teatr Kukiełek ma zaszczyt przedstawić uwięzioną księżniczkę. Najwyższy czas. Tak, oby to było dobre. Dobrze, Smerfiki, zaczynamy. Na pomoc, na pomoc! Uwięził mnie zły i okrutny czarodziej. Nie lękaj się, przybyłem, by cię ocalić. Aha, do ataku, ludożerco, z piekła rodem. Chwileczkę, do piaska zacięło się. Ojej. Stój, okrutny potworze. Też mi uwięziona księżniczka. Chyba twój błazen spadł z kozła o jeden raz za dużo. Zgodnie z moimi obliczeniami skończymy tunel przed północą. A więc w ostatniej chwili, pracusiu? Papo Smerfie, szybko, mamy kłopoty. Do Smerfa, jeśli nie usuniemy tej skały, nie zdążymy uratować Smerfusia. Mam nadzieję, że się uda z Grywusie, bo inaczej Smerfiki już nas nie zobaczą. Wkrótce się okaże! Zawsze marzyłem o czymś takim! Hej, zobacz! Rozsmerfnąłem to w drobny mak! Szybko, trzeba oczyścić tunel! Och, biedny Smerfuś! Sam jeden z tym strasznym Gargamelem! Nie cierpię Gargamela! Nie, nie, czy te smerfy są tego warte? Nie wiem, nie wiem. Puść ją, ty łotrze! Słyszałeś, co powiedziałem? Dzielny rycerzu, wróciłeś po mnie! Tak, by zabrać cię stąd raz na zawsze! Znowu to samo! Uratowałeś mnie! Teraz będziemy żyli długo i szczęśliwie! Sosetko, puść mnie! Nie zawstydzaj mnie! Oj! Dostąpi, muszę coś wymyślić! Mam nadzieję, że to niedorzeczne przedstawienie wreszcie się skończyło. Wspaniały, prawda, mamciu? Podobało ci się? Och, jeszcze jak! Ojejku, idą tutaj! Jesteście lalkami, macie się nie ruszać. Królu, podobała ci się sztuka? Była pełna niespodzianek. Jakie piękne marionetki.
Proszę, mogę je zabrać do domu? Błagam, proszę. Ej, puszczaj. Daj mi je. Ani myślę. Jestem przecież księciem. No, no, Olafie, nie bądź samolubem. Nie chcesz dać swojemu drogiemu siostrzeńcowi tak skromnego daru? Dobrze, właśnie daj mu je. Co? Słyszałeś to, rzekł król? Ale... Marionetki są własnością dworu, błaźnie. Jak on wyjedzie, dostaniesz nowiusieńko o wiele bardziej żywe niż te. Król ci to obiecuje. Dziękuję. Hej, wujku, spójrz tylko. Tańczy tak, jak mu każę. Szybciej, jeszcze szybciej. Brawo, chłopcze. Resztę lalek włożyłem do kufra, milady. Bardzo dobrze. Zatem żegnaj, drogi bracie. Do zobaczenia w przyszłym roku. Tak szybko. Hej, wio! Olety, muszę ratować smurfiki. Ruszaj, koźle, za karetą. Jeszcze długo, pracusiu? Wsuwamy się w zawrotnym tempie. Według moich obliczeń przebijemy się do domu Gargamela lada chwila. Wreszcie ten utrapiony smarkacz zasnął. Za niecałą godzinę smurfy będą moje. Co do jednego. Niech to, smurf. Udało się. Patrz. Szybko, zawołajmy papę smurfa. Życz mi, koziołku, szczęścia. Chyba nadjeżdżają. Ach, teraz. O, jak to robią rycerze zakuci w zbroję? To my, Piwi. Musimy uratować Gatnika. Mam trochę sznurka do lalek. Może spuszczę was do karety? Ale zacisnął łapska. Z Gatniku idziemy. Och, dzięki Bogu. Chyba bym już więcej nie zatańczył. Jak idzie? Już kończymy. Świetnie, chciałbym już mieć to za sobą. Co się stało? Hej, marionetki, muszą być czarodziejskie. Na 100 stopni, zmykamy! Hej, wracajcie! Natychmiast wróćcie! Mamciu, uciekły! Musisz lepiej traktować swoich przyjaciół, mój drogi. Nie chodzi o przyjaciół, ale o kukiełki. Gazu, Pili! Już was gonię! Świetnie, Osiłku, teraz uważaj, uważaj! Ja połóż się spać, Smurfusio. Smurfuś? Och, nie! Szybko! Prawie się nam udało! Do Smurfa. Chyba już biegną. Znajdź ich! Krakiem już nas dogania! Tak prędko wróciliście? Pojedziemy na skróty koło Gargamela, bo inaczej nie zdążycie usłyszeć pierwszego słowa Smurfusia. Gargamel! Chyba strasznie się cieszy. Tak, trochę za bardzo. Chodźmy, trzeba to sprawdzić. Hej, chwileczkę. Zaraz wybije północ. Poddajcie się, albo ujrzycie, jak połykam ten smaczny kąsek. Och, papo Smurfie, co teraz zrobimy? Chyba nie mamy wyboru. Przyniosłeś słomki, farmerze? Tak. A po co to? Ten, kto wyciągnie krótką słomkę, zajmie się Smurfusiem, a reszta podda się. A więc krótka słomka oznacza wolność. Och, to już do tego doszło. Słyszeliście? Musimy coś zrobić. Najpierw trzeba się zastanowić. Nie cierpię krótkich słomek. Och, cóż, a więc ty się zajmiesz Smurfusiem, Marudo? Pamiętaj, 3 posiłki dziennie. I żebyś mu dawał lekcje, pamiętaj. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Możemy tak tu stać. No to co zrobimy? Piwi, słuchaj, czy masz jeszcze ten sznurek? Tak, a po co ci? Mam pewien plan. 98, 99, no i 100. Nareszcie. A teraz twoja nagroda. Juhej! Teraz mam je wszystkie. A co z naszą umową? Wierzcie mi, wyrządzam mu przysługę. Po jednym dniu mordęgi ze Smurfusiem błagałbym je, żebym go zabrał. Gargamelu! Smurfiki? Tak, chyba źle policzyłeś.
Jeśli uwolnisz Smerfusia i Marudę, my też się poddamy. Nie, Sasetko, uciekajcie, damy sobie radę. Cztery w zamian za dwa? Zgoda, Sasetko. Pamiętajcie, przywiążcie sznurek do klatki, jak tylko będziecie w środku. No więc, Smerfiki, czekam na was. Oby się udało? Wreszcie są moje wszystkie. Ruszaj, koziołku! Co? O nie! Wracajcie, wy podłe smerfy! Marudo, szybko pędź na niebieską polanę, żeby usłyszeć pierwsze słowo Smerfusia. Nie ma chwili do stracenia! Nie cierpię chwili do stracenia! Uważaj, koziołku! Przygotuj się do skoku! I pomyślę, że już je miałem! Zdążyliśmy, mam nadzieję. Teraz uważaj! Gargamel! Nie cierpię Gargamela! Marudo, już jesteś! Słyszałeś? Na mów! Jak brzmi pierwsze słowo Smerfusia? Nie cierpię pierwszego słowa Smerfusia! Gargamel! Gargamel! Och, co to może oznaczać dla Smerfusia, babo Smerfie? Nie wiecie, kochane Smerfy? Zawsze myśleliśmy, że Smerfuś będzie wielkim przywódcą, a to słowo to potwierdziło. Jako przywódca zawsze musi pamiętać o wrogu, który zagraża Smerfom. No jasne. Nie ma większego wroga niż Gargamel. Prawda, Smerfusiu? Gargamel! W wersji polskiej udział wzięli Wiesław Michnikowski, Wiesław Drzewicz, Mieczysław Gajda, Elżbieta Jędrzejewska, Barbara Bursztynowicz, Andrzej Gawroński, Halina Chrobak, Joanna Wizmur i inni. Wersja polska, Studio Opracowań Filmów w Warszawie. Reżyser Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Grażyna Wyksińska-Rogalska. Dźwięk Jerzy Januszewski. Montaż Halina Ryszowiecka. Kierownik produkcji Andrzej Oleksiak.